To może być albo wspaniała decyzja, z której będę bardzo szczęśliwa, albo to mogła być bardzo zła decyzja, której będę bardzo żałować. Się okaże. Hej wszystkim, tu Juszes. W tym filmie będę testować różne triki włosowe, które znalazłam na TikToku. Między innymi postanowiłam, że zetnę sobie grzywkę. Mogę tego bardzo żałować, ale wiecie co? Jakby moje włosy wyglądają mniej więcej tak samo od lat. Kilka lat temu właśnie stwierdziłam, że przestaję je farbować, skupiłam się bardziej na pielęgnacji, na tym, żeby wyglądały pięknie, zdrowo, ale strasznie mi się już znudziło to, że mam po prostu takie zwykłe włosy, wszystkie mniej więcej takiej samej długości. Stwierdziłam, że idą wakacje, czas na jakieś zmiany. Więc dziś właśnie między innymi przetestuję trik z TikToka na to, jak samodzielnie ściąć grzywkę, plus też kilka innych. Ale zanim do tego przejdziemy, chcę Wam jeszcze powiedzieć, że dzisiejszy film powstaje we współpracy z marką Recibo, która niedawno wypuściła nową linię produktów pielęgnacyjnych do włosów, Real Hair Care. I są to produkty, które na pewno spodobają się wszystkim włosomaniaczkom, zarówno tym bardziej wtajemniczonym, jak i początkującym w temacie właśnie bardziej świadomej pielęgnacji włosów. Są to produkty, które pomogą Wam w zachowaniu równowagi pH. Macie tutaj do wyboru 3 odżywki ze zwiększoną ilością protein, emolientów lub humektantów. Mamy tutaj też 2 szampony, jeden jest taki bardziej delikatny do regularnego stosowania i mocniej oczyszczający do stosowania 1-2 razy w tygodniu. I jako wykończenie pielęgnacji mamy serum wygładzające. Ja jestem właśnie świeżo po umyciu włosów. Dzisiaj umyłam je tym delikatniejszym szamponem, który najpierw rozpieniłam w dłoniach, a następnie wmasowałam w skórę głowy, spłukałam i użyłam odżywki proteinowej. Odżywkę nakładam od połowy długości włosów i przeczesuję je grzebieniem z szeroko rozstawionymi ząbkami, żeby odżywka dokładnie wszędzie dotarła. Następnie zmyłam odżywkę, wysuszyłam włosy i oto jestem. Później jeszcze będę nakładać to serum wygładzające. Wszystkie te kosmetyki są oczywiście wegańskie, są nietestowane na zwierzętach i każdy z nich ma minimum 95% składników pochodzenia naturalnego. Ja jestem z tych produktów bardzo zadowolona. Myślę, że można świetnie wokół nich zbudować właśnie całą pielęgnację. No i świetne jest to, że każda butelka jest tak dokładnie opisana, bo jak zaczyna się dopiero wgłębiać w temat włosomaniactwa, to na przykład dowiadujesz się, że po olejowaniu włosów należy olej zmyć odżywką emolientową, ale wtedy pojawia się jeszcze pytanie, co to w ogóle jest odżywka emolientowa, więc super sprawa dla osób, które nie są jeszcze tak wtajemniczone w czytanie składów kosmetyków. Wiecie, wystarczy, że bierzecie buteleczkę i że okej, ta jest ze zwiększoną ilością emolientów, super, właśnie tego potrzebuję. Więc to naprawdę ułatwia sprawę i mam też dla Was kod na minus 20% na wszystkie kosmetyki z serii Real Hair Care z kodem JUSZES20, minus 20%. Kod jest ważny do 10 lipca, zostawię Wam jeszcze kod i link do strony w opisie. A teraz przejdźmy już do części filmu, którą naprawdę się stresuję, czyli do ścinania grzywki. Przygotowałam sobie tutaj właśnie TikToki, które zainspirowały mnie do tej szalonej decyzji. Martwi też mnie to, że tutaj zazwyczaj dziewczyny, które pokazują, jak to zrobić, mają bardzo grube włosy. Ja mam bardzo cienkie i delikatne włosy, więc ciężko mi przewidzieć, czy moje po obcięciu będą się podobnie zachowywały. Pewnie nie. Ona tutaj bierze, jakoś obraca, ścina tak pod kątem. No wygląda, jakby to miało sens. A tutaj z kolei jest inna technika, taka, że się zawija włosy na środku i też dziewczyna ścina je na sucho. I taka grzywka też mi się podoba, ale ta technika ze zawijaniem, sama nie wiem. Wydaje mi się, że chyba ta, że bierze się z boku, wydaje się trochę bezpieczniejsza i łatwiejsza do skontrolowania. Wydzielamy sekcję grzywki. Czy tyle? Najgorzej mam właśnie takie cienkie włosy, więc... to nie mam pojęcia, jak to wyjdzie. Dobra, jak coś nie będzie, to za duża strata. Te włosy przy twarzy i tak mam zniszczone i takie rozrzedzone na końcach, bo cały czas tych włosów przy twarzy dotykam, więc nie będzie to jakaś wielka strata, a włosy i tak odrosną, prawda? Psikuję je trochę wodą.
sylwetkę i nadchodzi chwila, której nie mogę już dłużej unikać, chwila, w której muszę coś obciąć. Wiem, że z grzywką jest zawsze taki problem, że dużo ludzi ścina grzywkę za krótko, więc nie można ścinać za krótko. Zawsze można dociąć, ale jak na dzień dobry zetnę za dużo, to już nic z tym nie zrobię, więc... Dobra, kurna, tnę! To może być albo wspaniała decyzja, z której będę bardzo szczęśliwa, albo to mogła być bardzo zła decyzja, której będę bardzo żałować. Się okaże. Okej. Okay. Ej, na razie to wygląda nie najgorzej. Pamiętajmy, że te włosy są jeszcze mokre. Sprawdźmy, czy jest trudno. Często widzę, że o tako się ścina włosy. Nie mam pojęcia. Czy robi to dobrze, ale to wygląda bardzo profesjonalnie zawsze, jak ktoś tak trzyma nożyczki w pionie. Ja wiem, że dla kogoś to się może wydać głupie, że ja tak przeżywam ścinanie włosów, ale dla mnie moje włosy są bardzo ważne, ok? Więc dla mnie to jest poważny temat. Nie wiem, co tylko teraz zrobić z resztą włosów. Czy ona się jakoś łączy z resztą włosów, czy powinnam... Ej, nieźle to wygląda! Teoretycznie mogłabym zrobić jeszcze takie, wiecie, szu-szu-szu, ale chyba nie jestem na to gotowa. Zostawię to chyba tak, jak jest. No dobra, mam tutaj dwa takie zwisy, ale oczywiście w posiadaniu grzywki kluczowe jest jej odpowiednie ułożenie. Będę tą grzywkę układać na wałki. Właśnie też widziałam TikToka, gdzie dziewczyna pokazuje, jak stylizuje swoją grzywkę z użyciem tych wałków. Zawijam jeden kosmyk. Zawijam drugi. I tak zawinięte włosy dosuszę suszarką i miejmy nadzieję, że będzie wyglądało pięknie. No dobra, zobaczmy, co z tego wyszło. Ojej, po tej stronie jak cute wyszło! Tu tak się ładnie wywija. Ta nie jest aż tak ładnie się nie ułożyła. Chociaż może? Nie, no jest okej. Wydaje mi się, że jak na fakt, że ścięłam tą grzywkę sama, to wygląda całkiem cute. Ale widziałam jeszcze jednego TikToka z inną wskazówką, jak stylizować grzywkę, ale z użyciem prostownicy. Dobra, no to biorę tutaj moją grzywunię. Okej, zrobił się z tego loczek. Dobra, w ogóle tego nie robię tak jak na tym TikToku, ale nieważne. O, to ładnie wygląda. Tak do dołu. Jakie to jest urocze. I zawijam ją od razu pod spód. Okej, okay, nie o to chodziło. Nie o to chodziło. Dobra, zdecydowanie muszę się jeszcze nauczyć obsługiwać tą grzywkę. Jeżeli macie jakieś dobre porady, jak to robić, to przydadzą mi się, ale ogólnie no nie jest źle. Jest całkiem cute. I teraz, skoro mam już grzywkę, to mam od razu ochotę przetestować nowe fryzury, które będą teraz, skoro mam grzywkę, wyglądały zupełnie inaczej. I tak na przykład wyświetlił mi się TikTok na fryzurę z taką spinką żabką, że zamiast po prostu złapać włosy, to wokół tej żabki obwijamy je najpierw i wychodzi taki uroczy koczek. Zgarniam trochę włosów i... O kurwa, to nie jest łatwe, może najpierw te włosy zwinę w taki rulon. Okej. I biorę spinkę żabkę i owijam wokół niej
moje włosy i teraz przypinam i wyszło z tego... Nic z tego nie wyszło. Tragedia jakaś z tego wyszła. Co robię źle? Już wszystko zrobiłam tak, jak pokazujecie. Zrobię podejście numer 2. Jak nie wyjdzie, to znaczy, że to upięcie po prostu nie jest dla mnie. Owijam nad nią, pod nią i przyczepiam. I teraz tu robię z tego piękny koczek. Myślę, że to jest fajny trik, ale dla dziewczyn, które mają grube włosy. Wtedy to na pewno ładnie całą tą spinkę przykryje i będzie tak ładnie stało, a u mnie taki o jakiś faflon zwisający się zrobił i nie ma opcji, że to całą tą spinkę przykryje, więc no nie dla mnie, nie dla mnie. Następny TikTok powinien jednak zadziałać na każdych włosach. Bierzemy włosy, robimy niską kitkę, przekładamy ją, wpychamy włosy i drugą gumką jest taki koczek. Nie wiem, czy mnie słychać, jak jestem tyłem, więc na wszelki wypadek będę tak głośno mówić. Robię kucyk, nie kucyk, koczek, taki nieprzyciągnięty do końca. Tutaj robię pętelkę i chowam wszystkie moje włosy. I związuję drugą gumką. O Boże, nie, no nie, dobra, już czuję, że nic z tego nie... Okej, to zdecydowanie nie o to chodziło. Może moja gumka wyjściowa musi być cieńsza, czekajcie. Dobra, mam cienką gumkę. Zazwyczaj takich nie używam, bo one strasznie niszczą włosy, no ale... Skoro na TikToku jest taka, to spróbujmy. Robię tutaj dziurkę. No i chyba wyszło. Nie widzę tak za dokładnie, jak to wygląda, ale wydaje mi się, że całkiem cute. No i jak teraz słodko wyglądam, z jak mam związane włosy z tą grzywką, mega mi się to podoba. Ja mam trochę duże czoło, więc zawsze jak miałam związane włosy, to tak się sobie średnio podobałam, a tak z tą grzywką wyglądam tak uroczo. Następny TikTok, którego chcę przetestować, to jest sposób na kręcenie włosów, że robimy świderka ze wszystkich włosów, znaczy na połowie włosów. No i piękne włosy wyszły. Tylko wiecie, nie sztuką jest nagrać herhaka. A to brzmi agresywnie, co? Herhak. Jakiś pasożyt. Ale właśnie, co mam na myśli, to, że nie trudno nagrać jakiegoś herhaka, kiedy macie tak piękne, grube włosy. To mam wrażenie, że prawie wszystko na nich dobrze wygląda. Ja mam trochę trudniejsze włosy, które się nie układają tak łatwo, nie zawsze dobrze wyglądają, ale spróbujmy. Mam tutaj gdzieś lokówkę. Oto ona. Dobra, czas pożegnać się z moim uroczym koczkiem. Fajnie to wygląda, tylko kurczę, ta cienka gumka trochę mnie niepokoi. Może jeśli opanuję tą technikę na grubszych gumkach, to będę czasem robić taką fryzurę, ale z cienką gumką, no to chyba raczej nie warto. Dzielę włosy na pół. Zawijam wszystkie w kierunku od twarzy. Nawijam na lokówkę w kierunku również od twarzy. Au, oh no, jak zawsze. Jak zawsze musiałam się oparzyć. Dziękuję bardzo. Okej. Niech to sobie ostygnie. Wydaje mi się, że nie ma szans, że to będzie dobrze wyglądać, ale kto wie, może się pozytywnie zaskoczę. Okej, zawijamy wszystkie włosy od twarzy i na lokówkę
również od twarzy. No do tej górnej części przecież tu w ogóle nawet ciepło nie do... Boże, za każdym razem. Dlaczego? Okej, włosy już trochę ostygły, więc pora je roztrzepać. Zobaczmy, co z tego wyszło. Co z tego wyszło? Nico. Ogólnie to... Nico. Jakby no nie jest źle, ale też no nic ciekawego. Jakoś tak dziwnie. Włosy dotąd są proste, tu jakieś trochę pokręcone. Wyglądam tak po prostu, jakbym położyła się spać z mokrymi, rozpuszczonymi włosami i rano wstała i miała takie wygniecione, więc... Może uda się rozczesać te loki. Nie chcę ich mieć. No i prawie nic po nich nie zostało. Ostatni TikTok, który chcę przetestować, jest naprawdę dość szalony. Podobno jeżeli będziemy masować włosy folią aluminiową, to się wygładzą. Sprawi to, że jeżeli są naelektryzowane, napuszone, to po przejechaniu folią aluminiową będą piękne i gładkie. I no, wygląda obiecująco. Mam więc tutaj rolkę folii aluminiowej. To przetestujmy to na jednej stronie. Na tej stronie wygładzę folią, tą zostawię taką, jaka jest. I zobaczymy, czy rzeczywiście to coś zrobiło fajnego tym włosom. Okej. Zastanawiam się, czy to ich nie niszczy. O kurka. Słuchajcie, trochę jestem w szoku w tym momencie. To wydawało mi się być najgłupsze ze wszystkiego, co chciałam dzisiaj przetestować, ale czasem, jak widać, te najdziwniejsze rzeczy rzeczywiście działają. Ta folia aluminiowa zniwelowała całkowicie naelektryzowanie włosów. Nie ma już żadnego takiego odstającego puszku, tylko wszystko jest ładnie, gładko. Wow, chyba teraz zacznę nosić w torebce kawałek folii aluminiowej. Wiecie, gdzieś wyjść na wiatr, czy na wilgotną pogodę, gdzie włosy się napuszą, potem można pójść do łazienki, przemasować się folią aluminiową i będzie gładka tafla. Teraz po tych wszystkich eksperymentach moim włosom należy się trochę miłości, więc nałożę na nie właśnie odrobinę serum wygładzającego z Recibo. I tyle było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Dziękuję, że byliście ze mną w tych emocjonujących chwilach samodzielnego ścinania grzywki. Proszę też o jakieś porady. Jeżeli oglądają mnie jacyś fryzjerzy albo dziewczyny, które same mają grzywki, podrzućcie jakieś najlepsze sposoby na układanie, stylizowanie albo doradźcie, jeżeli coś źle ścięłam. Czekam na wszelakie rady, bo z całą pewnością ich potrzebuję teraz. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Właśnie chcę w najbliższym czasie trochę urozmaicić filmy na moim kanale, nie nagrywać tylko o gotowaniu, ale też wpleść to więcej innych treści. Więc też jeżeli są jakieś tematy, pomysły na filmy, które chcielibyście w moim wykonaniu zobaczyć, to dajcie znać w komentarzach. A jeśli ten film się Wam podobał, zostawcie proszę łapkę w górę, zostawcie suba koniecznie z dzwoneczkiem. Zapraszam Was też na mojego Instagrama i TikToka i widzimy się w następnym odcinku. Pa!